Cześć, cześć, cześć. Pogoda dzisiaj do nagrywania bardzo kiepska. Święta pewnie tam już sobie coś zajadacie, jeżeli oglądacie premierowy odcinek. A u nas dzisiaj taki kontener, granie kontenera taką ideą. Coś innego na naszym kanale. Midea Blank Warmer. Warmer? Warmer? Jak tam wiecie? Kondensator z grzaniem do minus 30. To jest jednostka 2,6 kW, czy tam 2,5. Dziewiąteczka w każdym razie. Będzie umieszczona na podwalinach z drugiej strony. No tak, słońce bardzo ładne, ale wiatr bardzo mocno wieje, także słuchajcie, chodźcie do środka. Powiem wam, o co chodzi z tymi kontenerami. Co powiem? Co ważne w takim kontenerze? Że ten klimatyzator będzie musiał startować często z temperatury 0 stopni i przez to będzie miał trochę utrudnione defrosty. Pamiętajcie o tym, w domu macie temperaturę około 20 stopni, nawet 15, jeżeli tam nie zamieszkujecie. I wtedy takie urządzenie ma bardzo dużo łatwiej się rozmrozić, tak samo jak pompa ciepła. Pompa ciepła, jeżeli jest mniej niż 15 stopni, nie uruchomi się, musicie ją podgrzać grzałkami, żeby wystartowała, jeżeli odpalacie pierwszy raz pompę ciepła z, wiadomo, z domu takim niezamieszkałym. Wygląd zewnątrz taki, takie coś złotego. Powiem szczerze, że wolałbym, żeby tego nie było, albo było w jakimś niezłotym kolorze. Także tutaj taka jest moja opinia, ale teraz to komuś się to może podobać. Przewaga tego klimatyzatora nad innymi klimatyzatorami konkurencyjnymi to, że 2,5 kW jednostka jest węższa, ma 70 cm. Przeważnie urządzenia mają 80, czy jest 3,5 kW, czy jest 2,5 kW, ma 80. Po prostu nie opłaca się im przestawiać produkcji i dlatego sprzedają to w ten sposób. A tutaj jednak zrobiono jest to w mniejszej wersji, krótszej wersji. Bo większość to nie, wysokość jest ta sama i szerokość ta sama. Wykonanie tego klimatyzatora jest w porządku. Zobaczcie, grubość plastików, fitelki jak zwykle niebieskie, jak to w Midei bywa. Ale ogólnie pierwsze wrażenie jest ok. Stabilność tego urządzenia. On tutaj będzie. Tylko pamiętajcie o tym, to nie jest ten najtańszy model z Midei. To jest ten model ciut droższy z tym pakietem grzeweczek. Także no takie, tego bym oczekiwał i to jest. Nie? Także nie jestem zawiedziony tym, że powiem szczerze, tak, kontener jest klienta, z którym często współpracujemy. I on powiedział tak, załóż mi dobry klimatyzator. No bo kupiłem ideę, ale sam nie wiedziałem. Po prostu kierowałem się intuicją, że będzie dobry. A po prostu jakby było coś nie tak, to dałbym sobie radę. Wiedziałem, że nie zawiodę się i myślę, że jest wszystko w porządku na razie. Klimę montujemy. Powiem wam, robi wrażenie. Nie, normalnie jak ten, tak jak droższy klimatyzator. To po prostu widać, to się czuje, to widać, że to nie jest papierowa blaszka. To jest raz. Co mnie razi, to ten, to szare, nie? Wiecie, no tutaj szare, tam złote, to. No, odebrujemy urządzenie, zostało gumy. Powiem wam fajną rzecz. Gumy pasują od Hyundai'a. Może to musi być Midea. Co jest jeszcze fajne? To był oczywiście żart, ale gumy faktycznie są od Hyundai'a, tutaj gumy nie było. Patrzcie, przegięcie obudowy. Widzicie to? Z drugiej strony będzie łatwiej widać. To mi się podoba. To przegięcie sprawia, że mechanizm nie rezonansuje. Wiecie, no. Takie małe rzeczy, a cieszą. Dobra, dyblujemy. Klimatyzator zamontowany, pierwsze uruchomienie, power on, no i co, tak widać, otwiera się, załącza, ale nie, bardziej obchodzi to, co się dzieje na zewnątrz. Zewnątrz to po prostu, wrócimy tu jeszcze, a zobaczcie, nie trzeba będzie chwilkę zaczekać, bo urządzenie na grzaniu za chwilkę wystartuje. To tak, wyszło to tak, klimatyzator stoi sobie na podwalinach, nie wisi, miał wisieć, ale powiedziałem klientowi, jeżeli kontener nie będzie przenoszony przynajmniej raz w roku, czyli będzie stał sobie w jednym miejscu, dużo lepiej jest zamontować. Słuchajcie, to on już działa. Ja tu się chciałem rozgadać. Ej, ładnie, ładnie, tylko nie zapominajcie, to jest ta lepsza wersja Midei. Ja jeszcze dla was zamontuję ten tańszy model bez grzałek, żeby porównać z innymi firmami. W ogóle chcę pokazać na moim kanale takie lepsze klimy, powiedzmy. Wiadomo, typowy Chińczyk u mnie tutaj nie ma miejsca. Takie, które będą działały 7 lat gwarancji, tam dają akurat 5-7, to nie ma znaczenia. Powiem wam tak, pamiętajcie o tym, że tą gwarancję to daję wam ja, albo ktoś, kto ma taką działalność jak moja prowadzi. Dlatego liczcie się z tym, że 7 lat gwarancji, wybierając firmę, czekajcie, bo jakiś grzechotnikiem nam tu gościu przejeżdża. Urządzenie bardzo cichutkie. Naprawdę.
Klimatyzator jak najbardziej cichy. I nie będę wam tu robił jakichś testów głośności, bo to testów głośności na YouTubie jest jeden gość, nie? Wiecie tam, Karolek. To on tam wam pewnie zrobi jakiś tam test głośności. My tu nie będziemy robić jajec. Chodzi, nie? Działa. Działa. Dla was zamontuję jeszcze takie modele tańsze trochę z Midei. Zobaczymy, jak to będzie hulało. No i myślę, że jeżeli goście od sprzedaży nie spartolą tego, to takie Midea może być w mojej ofercie jak najbardziej. Jeżeli jesteście tu już piąty raz minimum, to ocencie moją twórczość łapeczką w dół lub w górę. Jeżeli oglądasz piąty mój film, pamiętaj, zostaw łapeczkę w górę lub w dół. Jestem ciekawy, co myślisz na mój temat. Pamiętajcie, że święta, nie wolno za dużo się obżerać, jeżeli oglądacie odcinek premierowy i zawsze trzeba coś tu z tego, wiecie. Ja nie mówię tutaj o jakimś, powiem ordynarnie, chlaniu, ale wypić coś trzeba, żeby poświętować. Dobra, wszystkiego najlepszego na święta, na nowy rok może coś nakręcę, na nowy rok jeszcze nic nie życzę. Pamiętajcie, zdrowych, pogodnych świąt. A Midea jest najbardziej w porządku. Jeszcze goście nam kolejną komplikację.